to mi daje radę z takimi długimi szponami? No, powiem ci, że ja bym jej w życiu takich nie zrobiła. Wow. A to co, ducha zobaczyłaś? No prawie. Nie wiem, jakoś nie mogę jeszcze się przyzwyczaić do tego, żeby się przyjaźnić. Przyjaźń to jednak za duże słowo. Ale się lubimy i powiedzmy, że całkiem nieźle nam to wychodzi. A co, kochana, chciałabyś paznokcie? Jak coś, to około 14 mam większy luz. Nie. Wiecie co, ja właściwie to przyszłam pogadać. W sumie z Melą, ale właściwie dobrze, że jesteście we dwie, bo jest Iwona i będę miała takie skrajne opinie przy tym. Oho, już się boję. Chodzi o to, że z Krzyśkiem szukamy roboty. Jakoś ciągle do mnie wraca w głowie ten temat sprzedaży komórek jajowych. No to grupa. Nie, słuchajcie, no tym razem wszystko legalnie, normalnie, bez krzywych akcji. No to dobrze, bo już się bałam, że historia o Irku niczego się nie nauczyła. Co prawda legalnie to jest dużo mniej kasy, no ale no, chyba zawsze coś, nie? Rozmawiałeś z Krzyśkiem? No jemu raczej to się nie spodoba. Wiem, ale jego jakoś przekonam, no tylko... No co myślisz o tym? W sumie dla mnie luz. Jak to luz? Serio? No skoro jest to legalnie, no to w czym jest problem? No raz, że ktoś urodzi jej dziecko, a dwa, no ta historia przypomina o Irku. Mela, ale po pierwsze to Irek nie utopił się przez plemniki. A po drugie, no okej, no dobrze, no ktoś urodzi dziecko z genami Moni, ale przecież to nie będzie jej dziecko. No chyba jednak trochę tak. Może mnie to tak nie szokuje, bo ja sama nie chcę mieć dzieci, więc po prostu to jest tam jakaś abstrakcja. Tak? Serio nie chcesz mieć dzieci? No nigdy nie mów nigdy, ale nie. No to w sumie tak jak ja. Dobra, wiecie co, ja się na początek dowiem, jak ta legalna procedura dokładnie wygląda, ile to trwa i tak dalej. No dobra, to jest twoja decyzja, ale pogadaj z Krzyśkiem. Co, długo jeszcze te pazury? Nie, już w sumie gotowe. Super. Dobra, to lecę z tobą. Gdzie? Spokojnie, dla towarzystwa. Moje jajeczka są bezpieczne. To co, idziemy? To czekaj, ja muszę skoczyć po torebkę. Dobra, nie powiedziałam. Dzięki. Proszę.